Hej, tu Aitra. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku statystyki opisowej. Tematem dzisiejszego odcinka jest projektowanie badania statystycznego, część druga. Przejdźmy od razu do planu. Najpierw przypomnijmy sobie, jakie tematy zostały już omówione. Pojęcia wstępne, zbiorowość generalna, zbiorowość próbna. Te tematy omówiliśmy w części pierwszej. Dzisiaj powiemy sobie trochę na temat badań statystycznych. W ramach tego tematu omówimy zagadnienia. Badanie statystyczne i obserwacja statystyczna, badanie statystyczne całościowe i częściowe, próba reprezentatywna. W następnym odcinku będą cechy statystyczne oraz skale pomiarowe, a część czwarta będzie zawierać projektowanie badania statystycznego i w ramach tego tematu omówimy cele badania statystycznego, etapy realizacji badania statystycznego oraz przykłady. Dobrze, przejdźmy zatem do dzisiejszego tematu, czyli badania statystyczne. Badanie statystyczne jest to ogół prac mających na celu poznanie struktury określonej zbiorowości statystycznej. Natomiast obserwacją statystyczną nazywamy proces zbierania informacji statystycznych. Przy czym obserwacje statystyczne można uzyskać na podstawie badania statystycznego, całościowego lub częściowego. Na następnych slajdach skupimy się właśnie na tej kwestii. Na kwestii badania statystycznego całościowego i badania statystycznego częściowego oraz na końcu powiemy sobie, dlaczego badanie statystyczne częściowe jest wykonywane znacznie częściej niż całościowe. Badanie statystyczne całościowe, całkowite, wyczerpujące. Te trzy słowa możecie używać zamiennie. Z takim badaniem mamy do czynienia wtedy, gdy obserwacji podlegają wszystkie elementy zbiorowości generalnej. Wśród badań całkowitych wyróżnia się. Spis statystyczny jest to jednorazowe lub powtarzalne badanie obejmujące wszystkie jednostki zbiorowości statystycznej. W Polsce przeprowadza się na przykład co 10 lat Narodowy Spis Ludności. Inwentaryzacja jest to spis ujmujący faktyczny stan ilościowy i wartościowy majątku określonej jednostki administracyjnej lub podmiotu gospodarczego. Jako przykład można podać inwentaryzację robioną w sklepach. Rejestracja bieżąca jest to systematyczne notowanie ściśle określonych faktów będących przedmiotem badania. Przykładem rejestracji bieżącej są ewidencja urodzeń, zgonów, małżeństw i tym podobne. Sprawozdawczość statystyczna obejmuje informacje przekazywane obligatoryjnie na odpowiednich formularzach przez osoby fizyczne, podmioty gospodarcze i instytucje jednostkom nadrzędnym lub organom statystycznym. I można tu wymienić jako przykład zeznania podatkowe. Zanim pójdziemy dalej, zatrzymajmy się na chwilę na tym temacie. Zwróćmy uwagę, że wszystkie te badania całkowite charakteryzują się tym, że są trudne do zorganizowania, przeprowadzenia, są czasochłonne, są bardzo kosztowne. Zobaczcie, spis statystyczny, musimy mieć informacje o każdej jednostce zbiorowości statystycznej. To nie jest proste znaleźć sposób i zorganizować całe takie przedsięwzięcie. Spis ludności robiony co 10 lat ma jeszcze inną wadę. Nie dosyć, że jest to czasochłonne, kosztowne i trudne do zorganizowania, to jeszcze te dane tracą na aktualności w czasie. Tak, ponieważ ludność się przemieszcza. Niektórzy się wyprowadzają, mogą nawet wyjechać za granicę, dzieci się rodzą, ktoś umiera. Tak? Więc te dane tracą na ważności w czasie. Więc jeżeli robimy coś takiego co 10 lat, więc po kilku latach te dane już wcale nie są aż takie aktualne. W przypadku na przykład rejestracji bieżącej, to zauważcie, że tutaj z kolei dane są bardzo aktualne, ponieważ takie fakty jak urodzenia, zgony, małżeństwa są zbierane w urzędzie tak miasta. Są odpowiednie pokoje, gdzie siedzą panie, które po prostu przyjmują zgłoszenia tego typu faktów.
I wszystko jest bardzo fajnie, ponieważ możecie na przykład na koniec tygodnia, miesiąca, kwartału robić zestawienia z tego typu wydarzeń i te informacje będą cały czas świeże i aktualne. No bo przecież jak się dziecko urodzi, to nikt nie zgłasza tego faktu po 10 latach, tylko ten fakt jest zgłaszany dosyć szybko. Jednak zauważcie, że to powoduje, że cały czas osoby są zatrudnione w odpowiednim dziale i zajmują się tym cały czas, tak? Więc to pochłania środki w sposób ciągły. Sprawozdawczość statystyczna. Weźmy ten przykład tego zeznania podatkowego. Każdy z nas ma obowiązek w określonym terminie złożyć swoje zeznanie podatkowe, zeznanie, tak, o dochodach. W związku z tym musicie wybrać odpowiedni druk PIT. Ten PIT musi zostać wypełniony i dostarczony do Urzędu Skarbowego. Oczywiście dzisiaj ten proces jest bardziej zautomatyzowany niż był kilka czy kilkanaście lat temu, ale to nie zmienia faktu, że skoro to my jesteśmy do czegoś zobowiązani, no to po drugiej stronie musi być ktoś, kto te zeznania od nas przyjmie i zweryfikuje ich poprawność. Co więcej, jeśli ktoś to weryfikuje i znajdzie błędy, to muszą istnieć procedury pozwalające na ich korektę. Urząd Skarbowy również jest instytucją, która pracuje w sposób ciągły, tak? Czyli dużo ludzi jest zatrudnionych i się tymi rzeczami zajmuje. Inwentaryzacja jest chyba najmniej kłopotliwa w tym całym przedsięwzięciu. Z inwentaryzacją się pewnie spotkaliście w sklepach. Być może widzieliście informację, że sklep będzie nieczynny z powodu inwentaryzacji. Wówczas pracownicy tego sklepu ją przeprowadzają. Po jej zakończeniu sklep zostaje z powrotem otwarty i normalnie można kupować z nich towary. W przypadku na przykład dużych sklepów, oczywiście jest to dużo trudniejsze, bo jest więcej towarów i więcej rzeczy musi być w takim spisie ujętym, ale wówczas na przykład inwentaryzacja jest robiona nocą albo są zatrudniane dodatkowe osoby, które po prostu skupią się tylko na tej inwentaryzacji. Tak czy inaczej, badania całkowite są zawsze czasochłonne, zawsze kłopotliwe w zorganizowaniu i kosztowne. Przejdźmy teraz do badania statystycznego częściowego. Z badaniem statystycznym częściowym mamy do czynienia wtedy, gdy obserwacji podlega tylko część zbiorowości generalnej, a więc próba. Wyróżnia się następujące rodzaje badań częściowych. Badanie reprezentacyjne, oparte na próbie pobranej ze zbiorowości generalnej w sposób losowy. Metoda ta jest najbardziej prawidłową formą badania częściowego. W metodzie reprezentacyjnej dokonuje się wyboru próby na dwa sposoby. Albo przez losowanie, albo przez celową selekcję. Badanie monograficzne polega na badaniu indywidualnego przypadku, np. jednego regionu, przedsiębiorstwa czy gospodarstwa domowego. Przy czym oprócz charakterystyk liczbowych podaje się też informacje w formie opisowej. Badanie ankietowe jest jednym z najszybszych sposobów badania zjawisk masowych, stosowanych zawsze w celu wyświetlenia jakiegoś specyficznego, ściśle określonego problemu, np. preferencje konsumentów. Informacje uzyskuje się na podstawie odpowiedzi na przygotowane uprzednio pytania, zadawane wybranym osobom. Zobaczcie, że te badania charakteryzuje to, że mamy jakąś zbiorowość generalną. Z tej zbiorowości generalnej pobieramy próbę. Najlepiej, aby to była próba właśnie wybrana w sposób losowy. I na tej próbie przeprowadzamy badanie. Tak więc już mamy dużo łatwiejsze zadanie przed nami, ponieważ badamy tylko próbę, która jest zdecydowanie mniej liczna niż cała zbiorowość generalna. Z tych wszystkich rzeczy na pewno spotkaliście się z badaniem ankietowym. Nieraz pewnie niejedną ankietę wypełniliście. Ankiety mogą być wydrukowane, tak, w formie pisemnej, mogą być w formie ustnej, czy na przykład ktoś do Was telefonicznie zadzwoni. Generalnie ankiety charakteryzuje to, że zawsze badają jakiś określony, specyficzny problem. Na przykład tak badają jakość usługi, tak? Czyli byliście na przykład w salonie, podpisać nową umowę i potem dzwoni do Was ktoś i prosi o odpowiedź na kilka pytań związanych z Waszą oceną jakości usług w danym miejscu, tak? Więc czy jakością obsługi klienta. Na uczelni na przykład może mogliście wypełniać ankiety dotyczące oceny przedmiotu albo wykładowcy. Więc ankiety są dosyć powszechne i
i najczęściej spotykane. Tak naprawdę badania częściowe są stosowane znacznie częściej niż badania całkowite. Powodów jest dużo. Fakt, że nie zawsze jest możliwe zbadanie całej zbiorowości generalnej, dotyczy to przede wszystkim zbiorowości bardzo licznych lub nieskończonych. Przy ocenie preferencji wyborczych jest praktycznie niemożliwe przypytanie wszystkich wyborców. Ankieterzy wyspecjalizowanych ośrodków badania opinii publicznej zbierają więc opinie w odpowiednio wybranej grupie osób. Te opinie stanowią podstawę do formułowania takich preferencji. Względy ekonomiczne, badania częściowe obniżają koszty badań, aktualność wyników badań, skracają czas prowadzenia badań oraz, bardzo ważne, sytuacje, w których jednostki statystyczne w trakcie badań ulegają zniszczeniu, np. badanie jakości produkcji. I teraz zatrzymajmy się na chwilkę na tych punktach. Nie zawsze jest możliwe zbadanie całej zbiorowości generalnej. Takich przypadków jest bardzo dużo. Tutaj macie przykład tak zbierania opinii wyborczej, ale weźcie też na przykład badanie, które miałoby polegać na zebraniu opinii studenta na jakiś temat. Jeśli takie badanie prowadziłby na przykład dziekanat, wówczas dziekanat ma dane wszystkich studentów, dane kontaktowe i bez problemu by był w stanie tak przeprowadzić to badanie na całej grupie studentów, tak, w swojej uczelni. Jednak jeśli wzięlibyśmy pod uwagę kogoś, kto nie jest pracownikiem dziekanatu, nie ma dostępu do takich danych, na przykład badanie prowadzi tak inny student w ramach tam jakichś swoich zajęć. Taki student nie ma dostępu do danych studentów. Tak naprawdę dla niego jest niemożliwe zbadanie wszystkich, bo nawet jeśli by przechodził sala po sali, tak jak idzie według wszystkich planów, tak, zajęć, to nie może mieć nigdy pewności, że będą wszyscy. Tak, że kogoś nie będzie, czy ktoś nie wyjechał, czy ktoś jest chory, tak, nie wie tego, więc nie zawsze jest to możliwe. Dużo zależy od tego, do jakich danych mamy dostęp i jakie w ogóle też środki posiadamy, tak, no bo czasami nie będzie to możliwe ze względu na przykład albo czasowych, bo wyniki badań są potrzebne w określonym czasie, albo ze względów finansowych, tak, mamy ograniczony budżet na przeprowadzenie danego badania. Tak więc powodów, że nie jest to możliwe, może być bardzo wiele. Względy ekonomiczne i aktualność wyników badań się łączą. Ponieważ badamy tylko część zbiorowości generalnej, w związku z tym mamy mniej pracy do wykonania, aby to badanie przeprowadzić. W związku z tym badanie trwa krócej, mniej osób, tak, trzeba na przykład przepytać. Tak, skoro trwa krócej, w związku z tym jest tańsze, mniej osób będzie w to zaangażowane, a skoro jest krótkie, w związku z tym ja mogę je przeprowadzać częściej, w związku z tym zwiększam aktualność swoich wyników. Więc to jest bardzo ważne, bo dzięki temu możemy mieć takie dane, które są w miarę świeże, w miarę aktualne i możemy obserwować zmianę jakichś tendencji czy czegoś w czasie. Bo możemy robić badanie na przykład co miesiąc, albo co tydzień, albo co dwa tygodnie i na koniec roku mamy przegląd danych z całego roku i możemy na przykład obserwować, tak, jak się zmieniała jakaś tendencja, jakieś wyniki. Potem powtórzymy to w następnym roku, znowu robiąc badanie w tych samych odcinkach czasu i wtedy mamy nie tylko dane bieżące z danego roku, mamy też dane z poprzedniego roku i możemy porównywać poszczególne lata między sobą, tak? Czy latem tego roku i latem zeszłego roku dana sytuacja była podobna, czy się różniła, tak? Więc to jest bardzo fajne, bo macie wtedy dużo danych, aktualnych danych i możecie z nimi naprawdę dużo zrobić i możecie dużo ciekawych wniosków wyciągać, więc to jest bardzo przydatne. Ostatnia rzecz to jest właśnie kwestia tego, że jednostki statystyczne mogą ulec zniszczeniu. O co chodzi? Weźmy na przykład produkcję krzeseł. Jakaś firma wyprodukowała nowy model krzesła i chciałaby znać wytrzymałość tego krzesła, to znaczy jaka jest dopuszczalna waga użytkownika. W związku z tym trzeba przeprowadzić badanie. Oczywiście badanie tego typu skończy się tym, że ja to krzesło zniszczę. Będę je obciążać tak długo, aż ono się nie połamie, nie zniszczy, nie popęka. Tak? I takie krzesło nie nadaje się już więcej do sprzedaży. Jest zniszczone. Ja dzięki temu mam informację, że krzesło numer 5 tak wytrzymało 105 kg.
badam następne, mam na przykład 110, badam następne, mam 120, badam jakieś, mam 95. Tylko tyle, że ja nie mogę przebadać całej wyprodukowanej serii, bo jak ja przebadam całą, to ja będę miała dokładne informacje na temat wytrzymałości każdego z krzeseł, ale już nie będzie co sprzedać. W związku z tym na przykład zdecydujmy się, że zbadamy, nie wiem, 10% produkcji i na podstawie tych danych wyciągniemy informację na temat, jaka jest średnia wytrzymałość krzesła i potem dzięki temu tam w jakiejś specyfikacji technicznej będzie można umieścić, że na przykład krzesło ma wytrzymałość 100 kg. Więc tutaj to jest bardzo ważne, tak, że trzeba wziąć pod uwagę takie badania, które powodują, że jednostki statystyczne ulegają zniszczeniu. Dobrze, więc widzimy, jak wiele faktów przemawia za tym, aby przeprowadzać badania częściowe. Nie zapomnijmy jednak, że badania całkowite są również bardzo ważne, czasem są konieczne. Nie da się ich całkowicie uniknąć. Są sytuacje, w których takie badania muszą być zorganizowane i tyle. Ostatnie pojęcie na dzisiaj to próba reprezentatywna. Aby uzyskane wyniki można było odnieść do zbiorowości generalnej z określoną dokładnością, próba musi być reprezentatywna, a zatem muszą być spełnione dwa warunki. Musi być wybrana losowo, to znaczy każda jednostka danej zbiorowości ma znane różne od zera prawdopodobieństwo znalezienia się w próbie i powinna być dostatecznie liczna. To jest pojęcie umowne, często oznacza próbę o umiarkowanej liczebności. Generalnie chodzi o to, że badamy próbę. Mamy jakieś wyniki i te wyniki chcielibyśmy przenieść na zbiorowość generalną. Możemy to zrobić za pomocą statystyki matematycznej, ale aby to można było zrobić, próba musi być reprezentatywna. Jeśli ta próba nie jest reprezentatywna, należy poprzestać tylko na opisie. I teraz tak, żeby próba była reprezentatywna, mamy dwa warunki: wybrana losowo i dostatecznie liczna. Wybrana losowo, i to znowu dużo zależy od sytuacji, bo ośrodek przeprowadzający dane badanie, tak, na danej zbiorowości generalnej, musi wiedzieć, czy każda jednostka ma szansę, niezerową szansę na znalezienie się w próbie. Jeśli tak, to wtedy przeprowadzamy tam losowanie w jakiś tam określony sposób. Wróćmy do tych badań na studentów. Dziekanat na przykład, kiedy by przeprowadzał badania, jest w stanie, tak, do każdego studenta dotrzeć, bo ma do niego dane i mało prawdopodobne, że student, który jest aktualnie na uczelni i studiuje i w ogóle, żeby do niego nie dotrzeć w żaden sposób. Takie sytuacje się zdarzają, ale są wyjątkami. Ale z kolei, jeśli takie badanie robiłby inny student, no to on nie ma pewności, że do każdego studenta jest w stanie dotrzeć. Więc czy on jest w stanie wybrać próbę w sposób losowy? Dostatecznie liczna. Problem z pojęciami umownymi jest taki, że nigdzie nie jest dokładnie powiedziane, ile to ma być. Jak będziecie mieli tak zbiorowość generalną rzędu powiedzmy miliona jednostek, to wiadomo, że 10, tak, liczebność próby 10, to jest za mało. To jest zdecydowanie za mało. Ale ile będzie dobrze? 100? 1000? 10 tysięcy? Tak więc to są pojęcia umowne. Generalnie chodzi o to, żeby mieć dostatecznie dużo danych, aby obserwacje przypadkowe nie zaburzyły regularności wyników. Dlatego ta próba musi być umiarkowanie liczy, tak, o umiarkowanej liczebności. Już mniej więcej o tym wspomniałam, ale ujmijmy to na końcu w sposób wyraźny. Szczególnie w badaniach ekonomiczno-społecznych zyskanie prób losowych jest w dużym stopniu utrudnione bądź wręcz niemożliwe. Zatem w miejsce losowości przyjmuje się niezależność jednostek ze względu na wyróżnione zmienne. Niezależność jest osiągnąć dużo łatwiej niż losowość. Jednak to ułatwienie ma swoją cenę. I tą ceną jest to, że w przypadku prób nielosowych należy zawsze poprzestać na opisie statystycznym. Zbierzecie dane, możecie je opracować, możecie policzyć charakterystyki liczbowe, przedstawić je w postaci wykresu, ale na tym powinniście poprzestać, na statystyce opisowej. Nie powinniście z tymi danymi iść w stronę statystyki matematycznej, bo próba była nielosowa, więc to jest właśnie cena, jaką ponosimy za niemożliwość posiadania losowej próby.
Dobrze, i to było ostatnie pojęcie na dzisiaj. Tradycyjnie pokazuję Wam literaturę. Jak najbardziej zachęcam, żeby sięgnąć po jakieś pozycje i się z nimi zapoznać. Następnym razem omówimy sobie projektowanie badania statystycznego, część trzecia. Wszystkie pojęcia, jakie pojawiają się tutaj w prezentacji, zebrałam w PDF-ie i link do tego PDF-a umieściłam w opisie pod tym materiałem. Powinno to Wam pomóc w nauce czy w przyswajaniu pojęć. Wszystkie pytania, uwagi, komentarze są mile widziane. Jeśli jakieś macie, zostawcie je proszę w komentarzu pod tym materiałem. Jeśli Wam się podobało, dajcie kciuka w górę, zasubskrybujcie mój kanał, ciśnijcie dzwoneczek, aby być na bieżąco z materiałami, jakie dodaję. A tak, dziękuję Wam bardzo za uwagę, życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć!